To już jest oficjalne. Przetarg na budowę tramwaju pod Warszawą Zachodnią został ogłoszony i właśnie w tym miejscu, gdzie się znajduje, będą jeździć tramwaje. Ale czy aby na pewno w tym miejscu? Nie, to miejsce, gdzie tramwaje teraz dojadą, jeszcze nie jest budowane, a tutaj tramwaje pojadą po 2030-40 roku? Nie wiem, ale o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek zachodnia. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek zachodnia. Dokładnie pod tą ulicą, pod ulicą Bitwy Warszawskiej 1020, będzie budowany tramwaj. No dobrze, przesadziłem trochę. Nie pod ulicą, a na ulicy. Ulica się zwęży z aktualnie 3 pasów w każdym kierunku do 2 pasów, ale nie będzie bus pasa, więc system komunikacyjny będzie mieć mniej więcej tyle samo pasów co wcześniej. W tym miejscu będzie przystanek ostatni na powierzchni tramwaju Szczęśliwicka i dalej tramwaj jeszcze przed bezpośrednio parkiem zachodnim wjedzie do tunelu. Tunel będzie długości 500 metrów i dojedzie dzięki niemu wszystkie pojazdy, które będą się znajdować na dole, do Warszawy Zachodniej, do hali dworcowej bezpośrednio przy West Station aktualnie. Hala dworcowa będzie miała dosyć ciekawy wygląd, bo będziemy mogli dojść do przystanków tramwajowych pierwszy raz w całej Warszawie za pomocą schodów ruchomych. Tak dokładnie, usłyszycie to dobrze. Schodów ruchomych. Na 2 perony tramwajowe będzie aż 8 ciągów schodów ruchomych, co oznacza, że będą dwie pary schodów ruchomych na każdy przystanek tramwajowy w każdym kierunku oraz to, że będą właściwie dwa schody ruchome do góry i dwa schody ruchome do dołu. Tu macie mniej więcej takie pokazanie, jak to będzie wyglądać w przyszłości, z uwzględnieniem tego, że może być śnieg i zima. To są bezpośrednio wizualizacje od tramwajów warszawskich, które możecie znaleźć na stronie bezpośrednio ich. No i chciałem Wam tutaj pokazać, tak? Oczywiście to widzisko na całym odcinku, gdzie będzie na powierzchni, będzie zielone, a przy Bitwie Warszawskiej z węzłem z Grójecką będzie pełna gwiazda tramwajowa. To znaczy, że tramwaj z każdego z krańców będzie mógł skręcić w każdy inny kraniec. To jest duża zaleta, bo dzięki temu tramwaje na przykład z Okęcia będą mogły skręcić w kierunek Warszawa Zachodnia, czy kierunek Pole Mokotowskie, na razie na Banacha, a z Warszawy Zachodniej będą mogły pojechać prosto w przyszłości na Pole Mokotowskie do Wilanowa, a teraz skręcić na Grójecką bądź na Okęcie. Ale co warto podkreślić, to jest to, gdzie się właśnie znajdujemy. Teraz pod nami, dokładnie jak lecimy dronem, będzie się znajdować, a właściwie już się znajduje, tunel tramwajowy, z tym, że on aktualnie nie będzie wykorzystany. Tunel tramwajowy, który jest teraz pod nami, będzie w przyszłości wykorzystywany dla tramwajów, które będą jechać dalej prosto stąd, w kierunku Odolan Warszawski, gdzie teraz powstaje dosyć dużo nowych osiedli, lecz w przyszłości tramwaje stąd będą jechać do nowo powstałej aktualnie trasy tramwaju na Kasprzaka. Tramwaj na Kasprzaka przewiduje możliwość budowy właśnie tej trasy tramwajowej, z tym, że nie uwzględnia aktualnie budowy wszelakich jakiego typu rozjazdów. Wręcz przeciwnie, będzie trzeba dosyć dużo przebudować nawet z samej infrastruktury tramwaju na Kasprzaka, bo jeden przystanek bezpośrednio w zespole przystankowym Ordona będzie musiał zostać całkowicie wyburzony i przestawiony w nowe miejsce, bo będą tutaj budowane nowe tory w miejscu aktualnego peronu. Ale to będzie budowane za jakieś, nie wiem, 10-15 lat. Nie ma na razie żadnych założeń co do tej inwestycji, poza tym, że ma być zrealizowana do 2050 roku. Więc bym powiedział, że jeszcze trochę przed nami. Ale jest to w planie i jak będzie to budowane, bo wiem, że macie tutaj dużo kontrowersji co do tego, jak będzie budowane pod Prymasy Tysiąclecia, tam przyłącza kanalizacyjne, podobno wchodzą jakiś kolektor ściekowy na drogę, przepompownia i tak dalej. Nie będę się do tego odnosić, bo nie wiem, co w tym temacie faktycznie jest, ale zetknijmy sobie, jak wygląda faktycznie jest ten sam tunel, który będzie na dole. Tu możecie zobaczyć w ścianach miejsca, gdzie będą klatki schodowe. Ja wszedłem tutaj faktycznie szybem windowym, aktualnie tutaj jest schodnia. A po prawej i lewej stronie możecie zobaczyć miejsca wgłębienia, gdzie będą zjeżdżać schody ruchome, bo ten przystanek tramwajowy właśnie tutaj się będzie znajdować przy peronie 9. Według mnie taką będzie mieć nazwę, to jest jakby bardzo odległy czas jeszcze, zanim będą nazwy przystanków tutaj nadawane. Ale w tym miejscu, na ten przystanek kolejny, drugi, będą też schody ruchome i windy. Będzie tak samo wyglądać, jeżeli chodzi o sposobność dojścia, jak ten przy Alejach Rzymskich, który właśnie powstaje.
bo trzeba tu podkreślić, no, znowu się już tutaj wszystko podkreśla, ale trzeba warto powiedzieć faktycznie, że pod Warszawą Zachodnią aktualnie są budowane tunele wszystkie, te tramwajowe, prawie wszystkie, natomiast w docelowym projekcie w Warszawie Zachodniej będziemy mieli pod całą stacją trzy przystanki tramwajowe. Będziemy mogli dojechać z Alei Zielińskich do peronu 9 tramwajem, pod ziemią, pod tym wszystkim. To jest duża zaleta i według mnie to będzie dosyć duży strzał w dziesiątkę dla osób przesiadających się właśnie do peronu 9, aby szybciej dojechać, bo jednak to jest trochę daleko, nawet jak będzie się szło już nie naokoło placu budowy jak teraz, tylko będzie się szło właśnie, znaczy jechało tramwajem czy przejściem podziemnym się będzie szło na piechotę. Tutaj się kończy aktualnie przejście podziemne, bo jest i ten cały tunel tramwajowy, bo jest aktualnie budowany dalej. No ale jakbyśmy poszli przez Piach, byśmy doszli faktycznie do Alei Zimskich, a na razie tutaj jak się znajdujemy, to jesteśmy teraz bezpośrednio pod peronem 8, 7, 6, pod 6, teraz jesteśmy jakoś pod peronem 7 i kawałek dalej będziemy już zaraz pod peronem 8. I tutaj dalej, na wprost jak widzimy, będzie komora rozjazdowa do tramwajów. Tramwaje będą mogły skręcić w różne miejsca. W prawo będą skręcać w kierunku Szpitala Wolskiego, a w lewo właśnie w kierunku Oddola, o których mówiłem, że będą realizowane później. Od razu odpowiadam. Jak widzicie, na wprost jest dosyć duża ściana i za tą ścianą będzie jeszcze jeden przystanek tramwajowy. To będzie przystanek tramwajowy, który najprawdopodobniej będzie się nazywać Dworzec Zachodni Kolejowa i on będzie też realizowany później. Bo ile w tym miejscu będą właśnie rozjazdy dla tramwajów we wszystkich trzech kierunkach, czyli tramwaj z każdej lokalizacji, nawet właśnie z racji Szpital Wolski, dalej jadąc w kierunku Odolan, będą mogły pojechać we wszystkie tory. Jednakże to wszystko, co tu widzicie, nie jest aktualnie budowane. Budimex, czyli główny wykonawca tej inwestycji, dzięki któremu mogę wejść na plac budowy i wam to wszystko pokazać, nie realizuje inwestycji tramwajowych, jeżeli chodzi o torowisko. Jest tylko i wyłącznie wykonywany tunel, który widzimy, czyli cały obiekt kubaturowy. A dalej prace będą realizowane w kolejnych przetargach, w kolejnych inwestycjach przez tramwaj warszawskie. Czyli nawet sama odnoga w kierunku właśnie tutaj dalej, aby tramwaj przejechał faktycznie pod Warszawą Zachodnią, będzie później robiona w ramach oddzielnego przetargu. Kiedy? Nie wiem, ale to będzie realizowane z tego co wiem, przynajmniej na ten moment, po 2030 roku, bo nie jest to uwzględnione w aktualnym procesie finansowania, jednakże jest to zaplanowane, że to ma być realizowane jak najszybciej. Razem z tramwajem na Zieloną Białękę. Te dwie inwestycje mniej więcej w podobnym czasie prawdopodobnie będą realizowane i trzymam szczerze powiedziawszy nas za słowo, bo ten tramwaj tutaj, żeby faktycznie przejechał i połączył właśnie te wszystkie dzielnice, które tutaj potrzebują tego połączenia, czyli tramwaj bezpośrednio łączący Bemowo, dalej Wolę i Ochotę, dalej jeszcze jadąc bezpośrednio przez Mokotów, Śródmieście do Wilanowa. Wyobraźcie sobie taki tramwaj i to jedzie wszystko w miarę po skosie, nie omijając całe centrum Warszawy. Czy to nie piękna wizja? Ja tylko powiem teraz w tym momencie, na czym aktualnie co jej budowa tramwaju. Teraz tramwaj będzie budowany tylko właśnie od Bitwy Warszawskiej, od Grójeckiej do Warszawy Zachodniej przy Alejach Jerozolimskich i ten odcinek będzie budowany w latach 2024-2025. Czyli w 2025 roku dojedziemy na Warszawę Zachodnią. Te tramwaje, które tam dojadą, to najprawdopodobniej będzie czwórka bądź jeszcze jakaś inna linia, które będą dla tramwajów dwukierunkowych, bo pod Warszawą Zachodnią będą tylko tramwaje dwukierunkowe mogły zawracać, bo takie będą rozjazdy tam zastosowane, bo nie ma miejsca na pętle. No i tak to będzie wyglądać przez najbliższy kolejny czas na Warszawie Zachodniej, do momentu, aż będzie wbudowany kolejny odcinek, aby tramwaje mogły pojechać dalej prosto, kierunek Wola i Bemowo. Natomiast do tego czasu to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak będzie powstawać dalej tunel tramwajowy, czyli jakieś 2 miesiące do przodu, to nagram kolejny film na temat tej inwestycji i oczywiście aktualnie został ogłoszony przetarg. Czekamy na jego rozstrzygnięcie i zobaczymy, kto to będzie budować dalej. Cześć!